Rudawy Janowickie, okolica Trzcińska, Góry Sokole. Déjà vu. Znamy tę górę. Stoi na drodze do Sokolików. Wtedy otarliśmy się o szczyt, teraz pora zdobyć go. Poprowadzi nas świecka droga krzyżowa ze stacjami. Pierwszą stację już znamy. Schronisko Szwajcarka z nie tylko kulinarnym menu. Druga stacja to Husyckie Skały. Wymarzone miejsce dla Andrzeja Sapkowskiego na promocję jego trylogii husyckiej. Może spotkanie autorskie? Od Husyckich Skał zaczyna się numer 3, Czarny Szlak, zmierzający do skupiska granitowych skał, na szczycie których w 1832 roku zalśnił kilkumetrowy krzyż, którym Maria Anna Amelie uhonorowała swoje bóstwo męża Wilhelma von Hohenzollerna, pierwszego właściciela Szwajcarki. Czwarta stacja. Naturalna granitowa skała przyciągająca amatorów wspiny. Okolica nasycona adrenaliną. Piąta stacja. Kiedyś Zamek Sokolec. Razem z zamkiem wiatr historii zmiótł sokoły, których siedliskiem były te granitowe skały do XIX wieku nazywane Sokolą Górą. A tak wyglądał Zamek Sokolec. Szczyt góry znajduje się na wysokości 654 metrów nad poziom morza. Numer 6. Stopnie skalne, dopasowane do różnego rodzaju nóg, niewątpliwie doprowadzą nas do celu. Numer 7. Mieli rację Słowianie, stawiając tu strażnicę. Dookoła można było sięgnąć okiem i ostrzec przed zagrożeniem. Nie wiem, czy wysokość góry jest mierzona z krzyżem, czy bez, ale następny w kolejce szczyt Sokolik ma ponad 10 metrów mniej. Sprawdźcie, ale to inny plik. Szczytowanie.